Dzień dobry moi kochani, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym wspólnie przetestujemy sobie nową kolekcję Vibo Fit Freak. Jest to test absolutnie pierwszych wrażeń, jestem bardzo ciekawa tych produktów, ponieważ ma być to linia dla kobiet aktywnych i dbających o siebie w każdej sytuacji. Zapraszam, zaczynamy! Kolekcja wygląda mniej więcej tak, oczywiście każdy produkt będziecie widzieli w akcji w trakcie jego nakładania. Jestem świeżo po zakupach i tak naprawdę najbardziej obawiam się o to, czy udało mi się dobrać odpowiedni odcień podkładu, ponieważ teraz z wiadomych przyczyn jest to utrudnione, po prostu nie ma dostępu do testerów. Ale wiecie co, chciałabym jeszcze w tym wstępie powiedzieć Wam, że wiecie, jest to taka kolekcja powiedzmy sportowa, czyli dla kobiet aktywnych. Ja nie będę dzisiaj ćwiczyć w tej kolekcji, chcę ją po prostu przetestować na swoich warunkach, ponieważ produkty trwałe są zawsze w cenie, więc kto wie, może uda mi się dzisiaj znaleźć takie kosmetyki, które będą jakieś takie super długotrwałe, super fajne, a może będzie trochę w top? Zobaczymy. Dzisiejszy teścik otwiera tuż do rzęs Vibo Fit Freak Sweat Proof Mascara. Zanim nałożę ją na moje rzęsy, to muszę Wam powiedzieć takie małe wtrącenie, że bardzo podoba mi się szata graficzna tej kolekcji. Połączenie bieli, srebra i takiego neonowego różu bardzo mi się podoba. Producent obiecuje nam, że jest to maskara do rzęs odporna na wodę i pot, unosi, nadaje objętość i pogrubia rzęsy i mamy tutaj silikonową szczotę, ja akurat bardzo je lubię. Tak wygląda pierwsza warstwa. Na razie nie jest źle, jest dosyć delikatnie, ale wiecie, że ja i tak nakładam 2-3 warstwy i wtedy dopiero mówię, co myślę, tak w pełni. Leci, słuchajcie, już trzecia warstwa. Ale tak szczerze mówiąc, to widzę już, że ta maskara jest taka dosyć średnia. Jestem w stanie to zauważyć, zwłaszcza na moich rzęsach, które są naturalnie naprawdę długie i gęste. Sądzę, że wiele osób, które kupiłoby tą maskarę, mogłoby być niezadowolonych, dlatego że ten efekt jest dosyć trudny do zbudowania mimo wszystko i nawet na tak długich rzęsach jak moje, ona nie wygląda po prostu jakoś tak najlepiej na świecie. A co najgorsze, słuchajcie, to te rzęsy praktycznie nie są pogrubione, o ile ten efekt wydłużenia jeszcze da się zauważyć, oczywiście, że tak, o tyle to pogrubienie jest po prostu znikome. Rzęsy wytuszowane, więc teraz przechodzimy do podkładu. Wiem, że uwielbiacie recenzje nowych podkładów do twarzy, ja też. Zawsze liczę na to, że uda mi się odkryć jakąś nową perełkę i mam tutaj podkład, który naprawdę wygląda bardzo kusząco i weszłam sobie tutaj na Instagram Vibo, żeby trochę Wam o nim przeczytać. Podkład ten nazywa się Forever Better Skin. Podobno ma być to podkład, który jest prawdziwym skarbem w rękach każdej sportsmenki. Forever Better Skin zawiera składniki odżywcze, które nawilżają skórę, dodając jej witalności. Odporna na wilgoć i pot bezzapachowa formuła daje uczucie komfortu i znakomitego wyglądu podczas treningu i nie tylko. Najbardziej mnie cieszy to nie tylko. Ja mam odcień 03. Ale to nie wszystko, ponieważ mam jeszcze bardzo ciekawy produkt, który nazywa się Vibo Fit Freak Makeup Converter. Muszę Wam szczerze powiedzieć, że jak pierwszy raz zobaczyłam te kropelki na Instagramie, to byłam przekonana, że to jest coś w stylu Inglot Duraline, czyli taki produkt, który poprawia jakość na przykład linera. A okazuje się, jak sobie wchodzę tutaj na Instagram, że to jest konwerter do podkładu do twarzy. Wystarczy dodać kilka kropel do podkładu i zwiększyć trwałość naszego fluidu. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co to znaczy kilka kropli, przekonamy się. Postaram się jakoś tak wypośrodkować tą ilość, żeby było dobrze. I zrobimy sobie małe porównanie. Na jednej połowie twarzy nałożę podkład samodzielnie, a na drugiej zrobimy sobie mieszankę i po paru godzinach dowiemy się, jaka jest prawda. Czy to działa, czy to jest po prostu jakiś taki ciekawy, ale nieskuteczny produkt. Zaczniemy sobie od mojej lewej strony, na której nałożę podkład samodzielnie. Troszkę obawiam się, że może być za jasny dla mnie ten fluid, ale na buteleczce wydawał się odpowiedni. Okej, czuję już pod palcami, że to będzie zastygający podkład. Nie chcę użyć słowa tępy w nakładaniu, ale jest on taki charakterystyczny dla podkładów, które właśnie tak stapiają się ze skórą i są długotrwałe, więc mam nadzieję, że tutaj też tak będzie. Doklepię sobie go gąbeczką. Słuchajcie, na pewno mogę teraz powiedzieć, że on po prostu niesamowicie wygładza, naprawdę. Robi taki blur na twarzy, jest niewyczuwalny, pierwsze wrażenie jest super. Podkład wygląda naprawdę bardzo ładnie, pięknie wygładził moją skórę. Daje to taki efekt flawless, bardzo lubię używać tego zwrotu, ponieważ to określenie jest dla mnie odzwierciedleniem tego, że podkład jest taki jedwabisty, taki satynowy na skórze. Naprawdę póki co bardzo mi się podoba i marzę o tym, żeby on się równie pięknie utrzymał.
A teraz sprawdzenie tego konwertera. Jestem bardzo ciekawa. Wiecie co? Nie wiem. Dam chyba dwie krople, żeby nie było za dużo. Ale ciekawe jest, słuchajcie, to, że po tych kropelkach podkład stał się o wiele bardziej wodnisty niż w przypadku, kiedy ich nie miałam. Nałóżmy zatem. Słuchajcie, niesamowite, ponieważ po tej stronie mam wrażenie, jakbym używała kompletnie innego podkładu. Tutaj mówiłam Wam, że ten podkład jest taki lekko tępawy, ale nawet w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ on tak czułam, że fajnie zastyga. A tutaj mam wrażenie, że ten podkład jest jakiś taki wodnisty i bardziej rozświetlający. Niesamowite, naprawdę. Zobaczcie, on tutaj jest w ogóle o wiele bardziej taki świetlisty z tymi kropelkami. No dobrze, obydwie strony gotowe. Mam wrażenie, że ta strona jest taka bardziej matowa, natomiast ta jest bardziej świetlista. Szczerze mówiąc, na moje odczucie bardziej podoba mi się właśnie ta strona z tym konwerterem, ponieważ czuję się po prostu świeżej. Dajcie mi znać, czy też to zauważacie, ale mam lekkie poczucie, że strona, w której pomieszałam podkład z tymi kropelkami, jest minimalnie jaśniejsza i możemy tutaj zastanawiać się, czy przyczyną jest to, że na przykład podkład sam się oksyduje, czy też po prostu kropelki rozjaśniają go. Nie mam bladego pojęcia na tym etapie, ale podoba mi się bardziej ta strona. Kochani, nałożyłam sobie korektor pod oczy, użyłam mojego ukochanego, sprawdzonego korektora Sensic High Coverage i teraz będę testowała pudry. Tak, mówię pudry, ponieważ mam aż dwa. Pierwszy pochodzi rzeczywiście z tej kolekcji Bibo Fit Freak i to jest taki transparentny puder, który jednocześnie ma w sobie bibułki matujące, czyli są one dołączone do zestawu. Powiem Wam szczerze, że bardzo mi się to rozwiązanie podoba i będę to sprawdzała na mojej strefie T. A pod oczy poleci puder, nowość. Wydaje mi się, że on nie jest dołączony do tej kolekcji, ale wyszedł jakoś tak mniej więcej równolegle i stwierdziłam, że też warto go sprawdzić. I on nazywa się Under Eye Hydrating Setting Powder. Miałam szczęście, bo dorwałam wczoraj po prostu ostatni, przed chwilą go otwierałam i to jest taki, wydaje mi się, że typowy puder pod oczy, ponieważ jest biały. Zobaczymy sobie, czy będzie dawał efekt flashback, natomiast fajne jest to, że on jest z kolagenem, czyli rzeczywiście może fajnie leżeć. Przekonamy się. Zacznijmy sobie od pudru pod oczy. O, ładnie wygląda. W ogóle wiecie co, ja to rzadko kiedy stwierdzam, że te pudry pod oczy są fajne, ponieważ mnie one zwyczajnie wysuszały, więc fajnie byłoby znaleźć taki kosmetyk, który rzeczywiście jest temu dedykowany, temu obszarowi i leży ładnie, ponieważ do tej pory jakoś tak miałam więcej wtop niż zachwytów. No, wydaje mi się, że tutaj efekt flashback będzie. Zaraz sobie zobaczymy. Let's see. O, przepraszam. Nie ma tutaj efektu flashback pod okiem. Wiecie, że to chyba jest pierwszy raz, kiedy testuję puder pod oczy i nie mam efektu rozbielenia. Super, naprawdę. A teraz puder z bibułeczkami. W ogóle te bibułki to są takie maleństwa, naprawdę. Chyba nigdy mniejszych nie widziałam. Starałam się przeczytać na opakowaniu, ile tutaj tych bibułek jest, ale nie ma tutaj takiej informacji. Chyba trudno będzie mi to policzyć, bo musiałabym wyjąć wszystkie, ale jakoś tak bardzo dużo ich tutaj nie ma. Najpierw użyję sobie tej części pudrowej i zmatowię sobie strefę T. Słuchajcie, to jak wygładzająca jest ta kolekcja, to jest po prostu coś pięknego. Super, naprawdę. Zobaczmy jeszcze, słuchajcie, tutaj, tak żeby tradycji stało się zadość, efekt flashback, czy będzie. Zróbmy zdjęcie z flashem. Słuchajcie, tutaj też nie ma efektu wybielenia, a to są właśnie takie białe produkty, które bardzo często w ten właśnie charakterystyczny sposób wychodzą. Także naprawdę, póki co super. Otworzę sobie, słuchajcie, jedną chusteczkę, jedną bibułkę matującą, żeby zobaczyć przy Was, czy ten rozmiar jest rzeczywiście tak mały, czy też może ona po prostu jest jakoś tak zgięta. Ale nie, to jest po prostu totalne, totalne maleństwo. Jakoś tak szczególnie mi to nie przeszkadza, ponieważ zazwyczaj używa się ich punktowo, ale chciałabym, żebyście mogli zobaczyć ten rozmiar. Zrobiłam sobie konturowanie, dokończyłam dół oka, żeby przejść do rozświetlacza, ale nie mogę się powstrzymać. No stwierdzam, że mi ten tusz do rzęs psuje efekt, bo po prostu jest za słaby. A rozświetlacz, jaki będę dzisiaj testowała, to jest
nowość, która nazywa się Flawless Goddess. W ogóle super nazwa, a jak ja go otworzyłam, to po prostu oniemiałam. Zobaczcie, jakie to jest po prostu piękne, naprawdę. To wygląda jak takie małe makijażowe dzieło sztuki. Bardzo podoba mi się właśnie to tłoczenie, ta taka nierównomierność. Sam kolor wygląda tutaj naprawdę no niebiańsko. To jest najlepsze określenie dla tego produktu, więc fajnie by było, gdyby okazało się, że on równie niebiańsko wygląda na policzkach. Ale boski. Boski, jakoś tak niechcący to powiedziałam, ale to naprawdę dobrze określa ten produkt. Nie no, absolutnie daje to efekt takiej tafli, ale jednocześnie zdrowo wyglądającej skóry. To nie jest drobinowy rozświetlacz, naprawdę słuchajcie, warto, bo to jest taki... No dla mnie często są takie produkty makijażowe, które nie tylko dają piękny efekt, ale też są takim jakby unikatem. Nie wiem, czy to jest produkt, który będzie wprowadzany do regularnej sprzedaży, ale naprawdę widzę już teraz, że warto go naprawdę mieć. No dobra, może ta boskość mnie trochę urzekła, bo za wcześnie wyrokuje. Zobaczymy, jak on się utrzyma, ale raczej nie podejrzewam, że tutaj będzie coś złego, bo po prostu już widzę, jak on się cudownie nakłada. No dobra, na czole trochę przesadziłam, ale nie szkodzi. Zaraz poprawię. No dobra, ale żeby nie było, że jestem oderwana od rzeczywistości i ten produkt mnie tak kompletnie zauroczył, to całkiem szczerze mówiąc, to trzeba uważać trochę na to, że zobaczcie, jak jestem odwrócona do światła, to efekt jest przepiękny i naprawdę błyszczący, natomiast zauważam trochę coś, na co zwracam uwagę, bo tego nie lubię, że jak patrzę się na wprost, to po prostu jest troszkę taki przyciemniający, lekko brązowy efekt. Nie mogę się powstrzymać. Uwielbiam rozświetlony dekolt. Na dekolcie on wygląda super, naprawdę. No i na koniec pomadka z serii Vibo Fit Freak o dokładnej nazwie Sweat Proof Duo Lips. Ja słuchajcie, kupiłam sobie dwójeczkę, ponieważ wydaje mi się, że to może być fajny kolor takiego zgaszonego różu. I ta pomadka ma dwie końcówki, czyli najpierw mamy tutaj konturówkę, a później wypełnienie. Konturówka rozprowadziła się bardzo łatwo, jest taka masełkowata. Zdecydowanie trafiłam z odcieniem, ponieważ uwielbiam odcień chłodnego, zgaszonego różu. Jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście ta pomadka będzie trwała, ponieważ ona ma być satynowa i ma bardzo długo i ładnie leżeć na naszych ustach. Trochę mam wątpliwości, ponieważ już czuję pewną charakterystykę takich właśnie satynowych pomadek, które wyglądają ładnie, ale jakoś tak super długo się nie utrzymują. Zobaczymy. Co by tradycji stało się zadość, utrwale się mgiełką. Smashboxa. I możemy od tego momentu rozpoczynać nasz test. Mamy w tej chwili godzinę 10:53 i jestem, słuchajcie, naprawdę niesamowicie ciekawa tego, jak utrzyma mi się podkład, ponieważ póki co on wygląda super, natomiast pamiętam, że w moich wcześniejszych testach, kiedy recenzowałam podkłady Vibo, to miałam zawsze praktycznie to samo wrażenie, że na początku one wyglądały pięknie, ale kompletnie nie trzymały się mojej twarzy po wielu godzinach noszenia. Sprawdzimy sobie wszystko, widzimy się za moment. Przepraszam, wracam do Was po tak naprawdę jakichś 10 minutach od zakończenia tego nagrania, ponieważ pomadka zaskakująco się zmieniła, zastygła i dosyć mocno się lepi. Widzicie, to nie jakoś strasznie, natomiast ja tej pomadki jednak nie określiłabym mianem pomadki satynowej. Póki co bardziej ona idzie w kierunku matu. Wróciłam do Was, mamy godzinę 19:09 i zaczynamy podsumowanie. Kochani, zaczniemy od maskary Vibo Fit Freak Sweatproof Mascara. Ten tusz do rzęs jest w mojej opinii jednym z najsłabszych punktów dzisiejszego odcinka. Ta maskara jest po prostu taka słabiutka, cieniutka, bardzo trudno zbudować nią fajny efekt na rzęsach, a nie ukrywam, że żałuję, ponieważ zbudowałam dzisiaj sobie taki kształt kociego makijażu i on wygląda super, kiedy te rzęsy są wyraziste. Nawet nie ukrywam, że trochę mnie korciło, żeby dokleić kilka kępek rzęs, bo po prostu nie czuję się komfortowo w tej maskarze, ale stwierdziłam, że nie będę tego robić, ponieważ chciałabym przetestować z Wami również tą cechę główną produktu, jaką jest jego długotrwałość. I rzeczywiście ta maskara się nie pokruszyła. Minimalnie odbiła mi się tutaj w tym miejscu, tak troszeczkę, ale uznaję tą maskarę za trwałą. Jednak jeżeli chodzi o ten efekt na rzęsach, jestem na nie. Przechodzimy teraz do podsumowania podkładu oraz kropelek utrwalających, tak je nazwijmy. Kochani, z całą pewnością jest to najtrwalszy podkład Vibo, z jakim miałam do czynienia. Do tej
tej pory one po prostu kompletnie się nie trzymały mojej skóry, a ten, jak widzicie, jest naprawdę bardzo długotrwałym podkładem. Mam mnóstwo plusów, ale nie mogłabym nie zauważyć minusów. Mam poczucie, że tutaj troszkę mamy do czynienia ze zjawiskiem coś za coś. Podkład jest naprawdę trwały, natomiast jest widoczny na skórze i podkreśla jej fakturę. Widzę to nie tylko na bocznych partiach mojej twarzy, ale przede wszystkim na strefie tej, gdzie moja skóra, jak wiecie, ma rozszerzone pory. Podkład ten jest naprawdę lekki, jeżeli chodzi o komfort noszenia. Kompletnie nie czułam go na twarzy w ciągu dnia, natomiast jak patrzę się na siebie w lustrze, to go zauważam. Mało tego, nawet mój mąż powiedział, że to jest taki efekt, że ten makijaż naprawdę widać. Mamy czasami do czynienia z podkładami, które pięknie wtapiają się w skórę i nawet po 8-10 godzinach noszenia wyglądają tak jedwabiście, a ten podkład, tak jakby to Wam powiedzieć, on stoi na tej twarzy, jest zauważalny i tak nieprzyjemnie wchodzi w pory, więc zdecydowanie ma plusy dla osób o takiej nieskazitej, normalnej skórze, może być strzałem w dziesiątkę, ponieważ on naprawdę jest podkładem długotrwałym, więc jeżeli w Waszej skórze nie ma czego podkreślać, to jest duże prawdopodobieństwo, że się z nim polubicie, ale dla osób takich jak ja, czyli dla osób o skórze mieszanej, gdzie ta strefa tej jest problematyczna, niestety on ma istotne minusy. A teraz bardzo interesujący produkt z dzisiejszej kolekcji, czyli Vivo Fit Freak Makeup Converter, czyli kropelki utrwalające podkład. Słuchajcie, one są takim gadżetem, one robią efekt wow, jak je nakładamy, jak je mieszamy z podkładem, ponieważ rzeczywiście one sprawiają, że ten podkład jest trochę inny, więc możecie mieć takie wrażenie, że o kurczę, one rzeczywiście działają, one rzeczywiście coś zmieniają. Mało tego, podkład staje się taki bardziej świetlisty, jedwabiście się nakłada, ale niestety czar pryska po wielu godzinach noszenia, ponieważ ja nie zauważam naprawdę żadnej różnicy po wielu godzinach noszenia. Na początku sygnalizowałam Wam, że miałam poczucie, że strona, w której nakłożyłam podkład pomieszany z kropelkami, jest minimalnie jaśniejsza, ale teraz nie widzę tego wcale, więc moim zdaniem to jest bardziej zabawka makijażowa. Jestem na nie. Teraz omówimy sobie puder pod oczy Under Eye Hydrating Setting Powder. Słuchajcie, jest świetny, naprawdę, musiałam aż się tak zatrzymać, jak powinnam go dobrze omówić, ponieważ nie wiem, czy to nie jest pierwszy puder pod oczy, który tak mi się spodobał. Jest on świetny, ponieważ nie jest wysuszający, nie wychodzi biało na zdjęciach, po upływie kilku godzin nie podkreśla zmarszczek, więc z pewnością będę go używała, bo czuję się w nim super. I teraz dla mnie kolejny absolutnie hitowy produkt, czyli Vivo Fit Freak. Ile razy ja już tą nazwę dzisiaj przeczytałam, to nie wiem, ale chcę być dokładna, czyli ten transparentny puder, który zawiera w sobie bibułki matujące. On jest świetny, on pięknie wygładza skórę. Ja raz się przypudrowałam w ciągu dnia, żeby mój makijaż poprawić i puder dał efekt takiego natychmiastowego refreshu, czyli odświeżenia. Mało tego, te bibułki, które są zawarte w zestawie, są po prostu znakomite. To są chyba najlepsze bibułki matujące, jakich ja w ogóle do tej pory używałam, bo one miałam wrażenie, że zasały cały nadmiar sebum. Są po prostu rewelacyjne, ale ten rozmiar ma znaczenie. One są po prostu maleńkie, są nieporęczne, wypadają z dłoni, kiedy się ich używa i jednocześnie nie starcza Wam jedna bibułka, żeby sobie po prostu odświeżyć całą twarz. Ja musiałam użyć dwóch, więc moim zdaniem to jest trochę niefortunne rozwiązanie. Ja uważam, że w takim opakowaniu, które też ogranicza to, jaki rozmiar może być tych bibułek, lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu zgięcie ich na pół. Nie wiem, czy to jest możliwe tak technicznie, ale wyobrażam sobie, że wtedy mielibyśmy już do czynienia z ideałem. To jest jeden mini minus, ale ten produkt naprawdę warto mieć, zwłaszcza, że jeszcze mamy tutaj lustereczko, więc to jest super, super kosmetyk do poprawek, który możemy mieć ze sobą w kosmetyczce, w torebce, gdzie tylko chcemy. Przed nami rozświetlacz Flawless Goddess. Boskość tego rozświetlacza dosłownie mnie oślepiła. Nadal podtrzymuję zdanie, że dla mnie ten produkt jest tak unikatowy, że po prostu warto go mieć, chociażby ze względu na to, że to jest takie makijażowe, kosmetyczne dzieło sztuki. Rozświetlacz jest świetny, jeżeli chodzi o utrzymywanie się, pięknie łapie światło, cudownie wygląda na dekolcie, ale podtrzymuje moje zdanie, że on by był idealny, gdyby nie miał tej ciemniejszej podstawy, ponieważ jak patrzę na siebie na wprost, to właśnie widzę takie przyciemniające miejsce tutaj na skroniach oraz na czole. I to jest trochę taki rodzaj rozświetlacza, jaki kiedyś miał Smashbox, który skrytykowałam, ponieważ był to piękny, taki różowy rozświetlacz, który wyglądał niesamowicie w świetle, natomiast jak patrzyłam na wprost, to po prostu wyglądał ciemno. Tutaj ten efekt jest zdecydowanie mniejszy, ale właśnie jest jednym takim małym minusem. Gdyby nie to, to byłby to rozświetlacz idealny. Po prostu
ostatni, powiem już dzisiaj tą nazwę, Vibo Fit Freak Sweatproof Duo Lips. Słuchajcie, produkt jest naprawdę interesujący, jest to taka konturówko pomadka, ponieważ ona na początku wydawać by się mogło, że jest bardzo lekka i niezastygająca, a po upływie około 10 minut, i właśnie o to tutaj chodzi, że nie od razu, tylko musicie dać jej trochę czasu, pomadka naprawdę zastyga. Ale jest ona lekko klejąca się. Nie jest to rodzaj produktu, którego nie czułam w ciągu dnia. Czułam ją, ale rzeczywiście była naprawdę bardzo trwała. Mi został już tylko kontur, ale ja naprawdę nie wymagam od pomadek, żeby po tylu godzinach one jeszcze były zauważalne na ustach, a ta naprawdę wyjątkowo dobrze mi się trzymała. Kolor był naprawdę świetny, zdecydowanie będę używała tej pomadki. Uważam, że jest ona godna polecenia, ale musicie zwrócić uwagę na to, że trochę ją czuć i ona trochę się kleli. Kochani, makijaż gotowy, podsumowanie zrobione, więc nasz dzisiejszy odcinek dobiega końca. Kolekcja jest naprawdę ciekawa, udało mi się znaleźć mnóstwo ciekawych produktów, ale również takie, które są bardziej zabawkami makijażowymi. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy testowaliście coś z tej kolekcji i jakie są Wasze spostrzeżenia. Póki co, kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jak zwykle czekam na Wasze kciuki w górę, na subskrypcję i widzimy się następnym razem.